Siemaneczko kochani, z tej strony Manojek. Dzisiaj zapraszam was na grę, która nazywa się Troll Face Quest. Jest to gra, gdzie mamy różne zagadki, różne puzzles tak zwane, gdzie musimy rozwiązać pewne zdarzenia. Słyszałem wiele pozytywnego o tej grze, zresztą same oceny mówią o tej grze bardzo dobrze. Dzisiaj zagramy sobie w pierwszą część, jest ich naprawdę mnóstwo, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Oczywiście, że lubię gry. Zagrajmy razem. Okej, okay, my jesteśmy tym po prawej i musimy wyłączyć telewizor, żeby przejść do następnego levelu. Mamy dostępne różne kabelki, zielony, czerwony i zielony, niebieski, czerwony i zielony. I musimy któryś przeciąć, żeby wyłączyć telewizor. Chyba. Chociaż w sumie... No nie wiem. Telewizor się wyłącza przyciskiem, więc... Woo! Mamy to! Kurczę, ja to jednak jestem mądry. Dobra, zaczynajmy następny level. Aha, czyli możemy wybrać którąś z pigułek. Weźmy niebieską. Okej. Okay. Przegraliśmy. To weźmy czerwoną. To o co chodzi? To trzeba coś pewnie zrobić, tylko co innego. Tu się nie da nic nacisnąć już. O! Okej, okay, nie zauważyłem, że można nacisnąć na twarz, więc... kolejna rzecz. Drzwi są zamknięte. Okej, tutaj dla pani, no ale mamy kluczyk. What the fuck? Kwiatkiem. No tego się nie spodziewałem. No okej, czyli musimy coś wykombinować, żeby dostać się tu. Nie możemy użyć ani kluczyka, ani kwiatka. A jak otworzymy to i wtedy weźmiemy kluczyk. No nie, po raz kolejny. Co można tu nacisnąć jeszcze? Można tylko drzwi, kwiatek, klucz. A jakby nacisnąć to, nacisnąć kluczyk? No powiem wam, że naprawdę jestem w kropce. Wszystko już naciskałem. No nie wiem, podlej ściany. Tu nie ma nic więcej do naciśnięcia, chyba. O! Dobra, zmieniliśmy sobie trójkącika i weszliśmy. Myślałem na początku, żeby zobaczyć coś z tymi trójkątami, ale nie wiedziałem, że to myślałem, że to jest jako jeden klik do drzwi tylko. Ale okej, okay, kolejna mapka za nami. Tutaj są jakieś rury i musimy je ułożyć pewnie w taki sposób, ażeby móc przejść, tak? Okej, okay, zagazowaliśmy nas, ale to co zrobić? A, dobra, teraz założyliśmy maseczkę. Aha, no maseczka nam na gaz nie pomoże zbyt dużo. O, ale maska gazowa nam pomoże na gaz. Mamy to. Kompletny. Okej, teraz się pali tutaj ktoś. My jesteśmy jakimiś chyba dzikusami i palimy sobie właśnie obiadek. A to my się paliliśmy, przepraszam was bardzo. Tylko czemu z chmury zamiast deszczu leci piorun? No nie no, oni szczelą, to też umrzemy. Okej. Okay. My możemy co zrobić? W sumie co można nacisnąć? Ich. Aha. Myślałem, że może jak na nich puścimy piorun. Co ja zrobiłem? Poczekajcie. Ściągnąłem im gadki, tak? I oni się zasikali na mnie, okej. Okay. Ale ugasili pożar, no i to się liczy. Okej, okay, teraz jesteśmy jakimś torreadorem i mamy do wyboru... Możemy kliknąć na mieczyk? Na... Płachtę? Na byka? Nie, tylko na mieczyk. No to płachtę, wiadomo. Nie tak to planowałem, ale wyszło na super. Kolejny raz. Czy... Aha! To nie wyszło jednak. No to zabierzmy miecz teraz, zróbmy. Ale co tu trzeba zrobić, skoro... Aha, bo nie można zabić byka, tak? To miecz i płachta. Jak zmienimy płachtę na czerwoną, to byk nas zabija. Jak zmienimy na czerwoną, nie podnosząc miecza, to my zabijamy byka. No powiem wam szczerze, że kompletnie miałem pomysł, co trzeba zrobić. Tutaj na... O! Okej, okay, czyli my byliśmy bykiem, ale serio...
chyba z 5 minut klikałem na wszystko, co się dało, żeby zobaczyć, o co chodzi. Okej, teraz mamy czarodzieja, który zamienił nas w słonia, teraz w szczura. I znowu w nas, i znowu w słonia, tak? Okej, i my coś musimy zrobić, żeby zatrzymać się na nas. Tylko, że po raz kolejny nie wiem, w co tu można kliknąć. Wróżkę nie można. W czapkę nie można. W markery? Nie. Co zrobić? Ani tych flamastrów na górze, ani czapki, ani bro... O! Jak ja to zrobiłem? Czekajcie. Na różdżkę po prostu nacisnąłem. Takie proste. Ale nie było zaznaczone jej chyba, wiecie? Bo próbowałem i wcześniej się nie dało. Okej, ale kolejny level. Jest jakiś samochód. Aha, musimy uciekać jak najszybciej, żeby nas nie dogonili. A jak czerwony się klika, to szybciej jedzie. Chyba. Albo i nie. What? Czekajcie, no jak nie uciekniemy, to co się stanie? No to nas rozwalą, okej. Ale, więc w jaki sposób musimy uciec, żeby ta broń nas nie rozwaliła? Bo teraz uderzy nas miecz. Aha, może nie wiem, może musimy się... O! Ale, aha, no bo w sumie przekroczyliśmy linię. To miało sens, chociaż zrobiłem to całkowicie przypadkowo. Nacisnę na twarz, żeby podbiec. Tylko, że nie możemy... Aha, bo tu jest jakaś wyskocznia, tak? Nie. No i teraz jak pójdę dalej, to się oparzę. Znaczy, to się kopnę prądem. A jednak nie. Okej, tylko teraz coś się stanie. Czy po prostu wystarczyło przejść? Serio? Musimy kliknąć 10 razy na troll face. No to jest troll face. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Aha, nie o to chodzi. Czyli na to trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No. Tak myślałem na początku, że to na to, bo jest bardzo dużo takich gier, gdzie na przykład, nie wiem, no wiecie sami o co chodzi, nie? Było podkreślone, że na troll face, no czyli na to trzeba było kliknąć. Tak miałem na początku taki plan, ale mówię, okej, pewnie właśnie to ta druga wersja, ale no jednak nie. Mamy 50 na 50 i telefon do przyjaciela. My jesteśmy po uwięzieni, ale kamień jest tu. Znaczy to wystarczyłoby się chyba tylko schylić, nie? Weźmy 50 na 50. Może telefon... No nie, nie da się dwóch naraz nacisnąć. Ale myślę, że to powinno być zwinięte i myślę, że może jakoś wciągnąć to. A nie możesz po prostu wyjść z tego. No stop. Ale czemu stop tak działa? Stop, stop. Ja myślałem może, żeby wciągnąć tą linię, ale nie ma takiej opcji. Uuu! Jak ja to zrobiłem? Aha, wystarczyło dwa razy nacisnąć na to tutaj. Musimy przejść bardzo prosto. Aha, tym się steruje. Dobra, restart. Okej. Doszliśmy. O, wy... Kur... No, nieźle, nieźle. Okej, ale już kminie. Tylko... Więc musimy dojść i potem kliknąć next level, tak żeby nie... Żeby nie uderzyć cukierkiem w żaden rok. W żadną kreskę. Więc teraz musimy wyjść tędy i kliknąć next level. Pięknie, pięknie. Okej, teraz jedziemy autem i musimy skręcać tak, żeby nie uderzać w żaden... klocek. To nie powinno być zbyt trudne. Takie gry to tylko były, jak byliśmy dziećmi. Nie powinno być zbyt trudne, a jednak odrobinę było. Idziemy, teraz będzie po tej stronie i teraz będziemy musieli się przygotować, że będziemy musieli strzelić, tak? Tylko co mi to strzelanie daje? Nie, może to można jakoś nacisnąć po prostu. Spróbujemy nacisnąć od razu. O, okej. Już! Proste.
A leci kula, my musimy ją zatrzymać. Raczej nie tak. Co możemy kliknąć jeszcze poza przyciskami? To jaki sens mają te bolce, jak one nic nie robią? Kliknijmy na kulę. Co? Klikałem jakieś głupie. Co ja zrobiłem? Nacisnąłem to. To i kliknąłem na kulę. Aha, okej. Click the green button 100 times. Przepraszam za klikanie, ale no trzeba. Aaa, taki myk, bo gdyby ktoś tak bardzo szybko robił, to by nie zauważył, że na ostatnim się zmieniają kolory, więc to też nie było jakieś trudne. Okej, wypiliśmy coś i umarliśmy, no tak. To wypijmy jakiegoś ufolutka czy konika, też umarliśmy, to wypijmy to. Też umarliśmy, to wypijmy. Też umarliśmy, a to... Też, więc nie będziemy nic pili tym razem, tylko... Tylko co? A może to jest jakieś antidotum? Może teraz jak się napijemy, to wygramy. Teraz się napij. No nie. Okej, to poczekamy jeszcze raz. No, nie chciałem kliknąć. Dobra, już jest coraz bliżej. A ja nie mogę dalej na nic kliknąć. Aha, czyli też zginiemy. A tu jest coś. Tam był chyba przycisk stop, więc... Musimy jeszcze raz poczekać, aż dojdzie praktycznie do końca i tam był jakiś przycisk. Widziałem go. Więc go naciśniemy go z pewnością. Tutaj był, w górze. Szybko, szybko, o! Pięknie, ale gdybym nie popatrzył tam, to bym go nie zauważył. Pięknie, find 10... Aha, muszę znaleźć 10 trollface'ów w 10 sekund. Szybko. A ile znalazłem? Raz, dwa... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gdzie jest 10? Raz, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To było dobre. Nie było 10 tam, tylko jak przegrałeś, to był. 10. Widzieliście z nami, co pokazywam jeszcze raz. Macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz musicie poczekać, aż przegracie. 3, 2, 1. I tutaj macie trollface'a. Tak, Jezu, jak ja na to wpadłem? Jump. Teraz przegram, okej, bo wskoczyłem na te. Więc typowa gra, gdzie musicie uciekać przed kolcami. Tylko czy doskoczycie? No, nawet nie zbliżyłem się jeszcze do nich. Za blisko chcę podchodzić, teraz. Teraz. I tu nie skaczę. Udało się. Chyba. Tak jest. Dobra. Ja jestem muzykiem, tak? Okej, teraz musimy powtarzać nutki. Zielony, czerwony, niebieski. A jak wcisnąć wszystkie naraz? Żółty, czerwony, zielony. Czemu? Czemu? Okej, jesteśmy już przy końcu. Chyba, bo to jest początkowa scena. Teraz musimy połączyć. I włączyć. Okej, okay. Udało się. Zajęło mi to dużo dłużej niż myślałem. Myślałem, że ta gra jest bardzo krótka, a jednak była dość długa. Naprawdę była świetna. Dawno nie grałem w tak fajną grę online. Dało mi dużo do myślenia. Tyle, co się naklikałem w tym odcinku, to dawno się już nie naklikałem. Mam nadzieję, że wam się podobało równie dobrze jak mi. Ja bawiłem się naprawdę świetnie. Jeżeli wy chcecie zagrać w tą grę, to zostawiam wam link w opisie. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam was na kolejne filmy. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.